Anna Dubińska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wydarzenia sportowe. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin nie zrehabilitowali się za fatalny występ w Pucharze Polski i odpadnięcie z trzecioligowcem. W ciągu trzech dni Miedziowi zagrali drugi słaby mecz i tym razem w spotkaniu Lotto Ekstraklasy przegrali ze szczecińską Pogonią 0-2. To była doskonała okazja na zmazanie plamy po kompromitacji w Morągu, gdzie miejscowy Huragan wygrał z Zagłębiem 3-2 i wyeliminował Miedziowych z Pucharu Polski. Lubinianie nie sprostali Pogoni Szczecin, nie strzelili gola i nie zdobyli punktów. Przede wszystkim bardzo chcieliśmy wygrać to spotkanie. To się nie udało nam. Widać było, że zawodnicy mają troszeczkę w głowach. To, co się działo w ostatnim czasie i nie byli może tak dobrze przygotowani mentalnie do meczu, aczkolwiek no też szybko rzut karny na 1-0 troszeczkę w pierwszych minutach, można powiedzieć, bramka na 1-0 pokrzyżowała, później na 2 w drugiej połowie i staraliśmy się dążyć do tego, żeby strzelić bramkę, to się nie udało. Graliśmy gdzieś pozycyjnym atakiem więcej i nie udało nam się strzelić kontaktowej bramki tak, żeby doprowadzić ten mecz tak, jak to miało przebieg na przykład w Lechii Gdańsk, żeśmy odrobili stratę i dążyliśmy do wygrania. To się nie udało, także przegraliśmy i na pewno szkoda. Dla Pogoni była to pierwsza wyjazdowa wygrana w sezonie. Zagłębie było przy piłce 66% meczu, jednak niewiele z tego wynikało. Bramki dla gości zdobyli Kamil Drygas i Radosław Majewski. W rozegranym w Głogowie meczu Fortuna pierwszej ligi Chrobry Głogów pokonała Stomil Olsztyn 2-0. Bramki dla Głogowian zdobyli Michalec i Kowalczyk. Przede wszystkim mecz od samego początku wyglądał w ten sposób, że Stomil miał optyczną przewagę, przejął posiadanie piłki. Wydawało się, że początek meczu może być dla nas obiecujący. Zaatakowaliśmy, stworzyliśmy może nieklarowną sytuację, ale to my oddaliśmy jako pierwszy strzał na bramkę rywala. Pierwszy wypad gospodarzy na naszą połowę zakończył się rzutem rożnym dla Chrobrego, który Chrobry wykorzystał i w jaki sposób to też zdeterminowało gospodarzy. Był to nasz piąty mecz przez kilkanaście dni. Widać było, że nie jesteśmy do końca w dobrej dyspozycji. Momentami wynik lepszy niż gra, no, ale taka jest ta liga. Każdy walczy o swoje. Mieliśmy troszeczkę problemów. Dwóch z nich grało z urazami, to było widać po nich. Ale mówię, zdobyliśmy trzy punkty. To jest w tej chwili najważniejsza chwila odpoczynku. Tydzień pełen mikrocyk i mecz z Garbarnią następny wyjazdowy. Wciąż z jednym zwycięstwem w sezonie pozostają piłkarze ręczni Chrobrego Głogów. Podopieczni Jarosława Cieślikowskiego przegrali w piątej kolejce PGNiG Superligi Mężczyzn na własnym parkiecie z MKS-em Energą Kalisz 22-24. Zawsze należy podgratulować zwycięzcom za to, że naprawdę postawili trudne warunki, wygrali zawody. Tym niemniej ja muszę dodać jedną rzecz. No, przez cały mecz żyli z naszych błędów. Żyli z naszych niecelnych rzutów, z naszych błędów podania. To najbardziej boli, bo przegraliśmy na własne życzenie. Uważam, że zagraliśmy konsekwentnie, wykorzystywaliśmy, tak jak trener powiedział, błędy przeciwnika. Zamienialiśmy na bramki, w obronie zagraliśmy skutecznie, tracąc 22 bramki. Pokazaliśmy, że mimo braku niektórych zawodników, którzy zostali tam często wykluczeni, tak jak Marek Szpera, 2 minuty, Michał Bałwas też musiał zejść z boiska, za niego Kamil Adamski wszedł na skrzydło, które to nie jest jego nominalna pozycja, ale wywiązał się z zadania i udowodniliśmy, że stanowimy kolektyw i siłą naszą jest po prostu drużyna, dzięki temu wygraliśmy ten. Już po raz piąty zawodniczki i zawodnicy z całej Polski wzięli udział w memoriale imienia Iwony Buczek. Zawody były równocześnie mistrzostwami we wspinaniu na trudność. Na podium stawali głównie reprezentanci stolicy Dolnego Śląska, ale nie wynik był tutaj najważniejszy. Charyzmatyczną zawodniczkę Stowarzyszenia Miłośników Gór poznało kolejne grono młodszych i starszych wspinaczy. Jak zawsze imprezę tytułujemy przede wszystkim jako memoriał
naszej koleżanki Iwony Buczek właśnie dlatego, że chcemy pamiętać. My uważamy, że o Iwonie trzeba pamiętać, dlatego że była wśród nas bardzo wiele lat, uczestniczyła we wszystkich działaniach, póki jako 15-letnia dziewczyna trafiła tutaj do nas pod kielich i przez ten okres czasu zaznaczyła swoim działaniem, bardzo mocno się w naszym stowarzyszeniu. Od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych zawodniczki i zawodnicy w kategorii juniora i seniora brali udział w eliminacjach na lubińskim kielichu. Do Lubina zjechali uczestnicy z niemal z całej Polski. Zjeżdżają się do nas zawodnicy z całej Polski, nawet ze Szczecina bodajże. I no jest to atmosfera taka są takie zawody, które właśnie przyciągają ludzi z całej Polski. Wszyscy mile wspinają poprzednie edycje, no i zaczyna się to tak rozkręcać z roku na rok coraz bardziej. Jednym z pierwszych śmiałków, którzy podczas drogi eliminacyjnej zdobyli szczyt kielicha, był Marcin Cybulski. No 34, a droga jeszcze trawersuje na skos, więc może mieć nawet więcej, może mieć około 38, nie wiem. Ale jest bardzo, nie ma miejsca, gdzie można odpocząć, każdy chwyt trzeba naprawdę mocno trzymać i trzeba się jak najszybciej poruszać do góry, żeby nie zmęczyć się za bardzo. Organizator memoriału Stowarzyszenie Miłośników Gór zapewnił wszystkim uczestnikom wiele atrakcji. Na miejscu Lubińska Straż Pożarna przekazywała wiedzę chętnym osobom z zakresu pierwszej pomocy. Przyjechaliśmy tutaj ze sprzętem ratownictwa medycznego. Mamy ze sobą torbę PSP R1, deskę, noszę typu deska. Mamy fantomy do resuscytacji, mamy defibrylatory AED, tam są koledzy, którzy instruują chętnych, zainteresowanych, jak to się wykonuje w przypadku osoby jakiejś poszkodowanej, która potrzebuje pomocy. Wśród kobiet podczas zawodów najlepsza okazała się Maja Miezianko z Wrocławia, wśród panów triumfował Wojciech Pełka z Krakowa. To były wydarzenia sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.